Jak już dzisiaj mamy statystyki, które pokazują, jak wyglądał eksport za październik, za listopad, za grudzień, ja już dzisiaj mam za styczeń i za luty, jak wyglądał eksport polskich jabłek na rynki zewnętrzne, to zwróćmy uwagę, że na początku tego sezonu kierunek wschodni nie funkcjonował zupełnie w eksporcie. Czyli na rynek białoruski, no rynek rosyjski jest objęty embargiem, więc nie mówmy o Rosji, tylko mówmy bardziej o Białorusi. Rynek Białorusi był rynkiem również bardzo małego importu w pierwszych miesiącach śladowego. Z tego powodu, że w samej Rosji i w tych krajach, które nie są objęte embargiem, właśnie jak Białoruś, jak będę pod względem wielkości produkcji, jak Mołdawia, jak też Ukraina, zbiory są wysokie i najpierw będzie się odbywał handel między tymi krajami, a pewnie dopiero jeżeli tam zabraknie oferty, pojawią się potrzeby kupowania jabłek w innych krajach. Jeszcze do dnia dzisiejszego takiej potrzeby na tym rynku nie ma. Czyli wystarcza na rynku rosyjskim jabłek rosyjskich i z tych krajów, które embargiem nie są objęte. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Na razie jeszcze tego ruchu nie widać, chociaż pierwsze jaskółki, o czym później powiem, pojawiają się. Natomiast o dziwo, znaczy dla nas akurat to nie było zaskoczenie, ale o dziwo dla niektórych ekspertów, pojawiły się znacząco duże wysyłki do innych krajów, szczególnie do jednego. Pewnie słyszeliście, większość słyszała o tym, że Egipt wysforował się, czyli wyszedł na pozycję pierwszego na świecie importera polskich jabłek. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład w grudniu na Białoruś i na kierunek wschodni wysłaliśmy nieco ponad 10 tysięcy ton jabłek, a do Egiptu wysłaliśmy ponad 20 tysięcy ton jabłek. W lutym bodajże, albo w styczniu, dokładnie nie pamiętam, wysłaliśmy do tego kraju jednego miesiąca około 30 tysięcy ton jabłek. A na Białoruś i na kierunek wschodni mniej więcej połowę tego wolumenu. To oznacza, że pojawiły się inne możliwości zdobywania rynków, które zawojowaliśmy, no niestety podstawowym czynnikiem, jakim jest niska cena. Ale wielu krytykując eksport do Egiptu nie zastanawia się, jaka byłaby sytuacja nasza dzisiaj, gdybyśmy tych kilkadziesiąt tysięcy ton, myślę, że już około 70-80 tysięcy ton, na rynek Egiptu nie wysłali. A wiemy dobrze, że praktycznie w pewnych okresach to był jedyne miejsce, gdzie trafiały na zewnątrz polskie jabłka. Poza oczywiście krajami Wspólnoty Europejskiej, ale tu też eksport nie jest stosunkowo wysoki, bo te kraje również mają ogromną własną produkcję w tym sezonie. Bardzo ciekawe jest to, co się dzieje w lutym. Na razie mówię o jabłkach deserowych. Otóż w lutym obserwujemy na szczęście podtrzymanie tendencji sprzedaży do Egiptu, czyli nie ma spadku sprzedaży, co niektórzy przewidywali. I widzimy pewne ożywienie rynku wschodniego, czyli wzrasta import przez Białoruś i przez Kazachstan. I już w lutym nasza wysyłka do Kazachstanu i na Białoruś prawie że zrównała się z tą wysyłką, która jest do Egiptu. Czyli by to oznaczało pewną optymistyczną informację na dalszą część tego sezonu, że możemy ten rynek wschodni jednak już zacząć pomału zaopatrywać. Czyli pojawiają się tam potrzeby importowe. Czyli albo jakość oferowanych jabłek lokalnych jest już słaba, albo ich już jest coraz mniej, albo jest zapotrzebowane na określone asortymenty, odmiany, które tamtejsi producenci nie wytwarzają. I to pewnie jest optymistyczna informacja. Więc gdyby nam się udało, już tak przewidując dalej, podtrzymać eksport do tych krajów bardziej dalej położonych i zwiększyć eksport na rynek wschodni, to duża część jabłek, większa niż do tej pory, wyjedzie. Ale jeszcze jedną rzecz weźmy pod uwagę. Jakie są zapasy jabłek na ten stan na dzień dzisiejszy? Otóż one w całej Unii Europejskiej, w tym Polsce, są zdecydowanie wyższe, nie tylko niż w roku ubiegłym, to by było zrozumiałe, bo mieliśmy rok przymrozkowy, ale są zdecydowanie wyższe niż średnia wieloletnia. Nawet są wyższe niż w roku embarga, wprowadzenia embarga, pamiętamy tą panikę, czy w roku 2014. I to nie jest mała ilość tej nadwyżki. To jest kilkaset tysięcy ton, bodajże około 300-400 tysięcy ton więcej niż średnia wieloletnia. Co będzie oznaczało dalszą część sezonu niestety obarczoną niskimi cenami. Oby oczywiście ten kierunek wschodni się odblokował.